Tu automatyczna sekretarka działu IT. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość. Pip! Jasiński, jaja sobie robisz? Od rana internet mi nie działa. A co? Na pudelku się coś ciekawego pojawiło? Bez żartów, Jasiński, napraw to. Dobrze, zaraz. Dziwne. U mnie działa. A u mnie nie. Zaraz zobaczę. Halo? Dobrze, teraz powinno działać. To nieprzewidywalność internetu. No okej. Czekaj, nie mogę zmienić hasła. A jakie to hasło? Aneta 1. Za krótkie. Musi być co najmniej 128-znakowe. Proszę, nie żartuj sobie ze mnie, nikt tego nie zapamięta. Taka jest polityka. Nie mogę jej teraz zmieniać. Sam ją wymyśliłem. Zmień to, albo tak cię zawalę robotą, że się nie pozbierasz. Okej. Okay. Nowe hasło. Aneta 2. Dzięki, ale za późno. Spodobał mi się ten pomysł. Marketing uruchamia nowy projekt Top Secret. Potrzebna będzie platforma dla nowej aplikacji. Projekt jest tak tajny, że nawet lider nie wie, o co w nim chodzi. To wspaniale. Nic o nim nie będę wiedział. Nic z tego. Będzie dużo pracy. Konfiguracja, kwota, administracja, testy, wdrożenia. Wszystko robótka dla ciebie. Znowu te spotkania, konfkole, meetingi, burze mózgów i nikogo do roboty. Jasiński, skoro tak do tego podchodzisz, zrób to na jutro. Na jutro. A śniło mi się, że biorę urlop. Halo, szefie. Dzień dobry. Tak, tak. Herbatki? Nie, dzięki. A może kawki? Nie, już piłem dzisiaj dwie. Szefie, mam też coś specjalnego. Może łychy szef się napije? Nie, już piłem. Wczoraj. Czyli w nasz standardowe sterowniki nie pasują. Mamy problem, Rysiu. Byłem w dziale marketingu i dostałem o to. Wiesz, planują wielką reklamę w telewizji w godzinach największej oglądalności. Wiesz, taki event. Musi się coś dziać. Super, szefie. Też tak myślałem.
Ale wiesz, może się okazać, że jutro na naszych stronach będzie milion odwiedzin. Nie damy rady. Szefie, no. Szef, myśli, że się nie da? Nikt by nie dał rady, ale znasz mnie, wiesz. Byłem tam i powiedziałem, że wiesz, że damy radę, nie? Mały problem, Rysiu. Mały problem. A może kawki? Mały problem, Rysiu. Mały problem. Mały problem. Ty, a może ta nasza super technologia, ta, wiesz, te czarne chmury? Szefie, jakie czarne chmury? No te, co ci je ostatnio kupiłem. Aha, szefie, no cloud computing, tak? No właśnie, a tak, by the way, to nieźle się tutaj urządziłeś za moje pieniądze. No, nieźle, szefie, nieźle. Herbatki? Wiesz, ja w szkole byłem mistrzem logicznego myślenia. Pomyślmy razem. Żeby ta aplikacja marketingowa mogła obsłużyć tyle odwiedzin, to ona musi działać jutro, prawda? Żeby tak było, to dzisiaj musielibyśmy ją przetestować. Żeby ją dzisiaj przetestować, trzeba było ją wczoraj zainstalować. A żeby tak było, stary, to dwa dni temu musiałbyś na to przygotować naszą platformę, prawda? Kurczę, szefie, no szef to ma logiczne myślenie. No widzisz, Rysiu, dasz radę? Szefie, na przedwczoraj to nie da rady, ale na dzisiaj możemy spróbować. Ale na rano. Di. Ty to, Rysiu, fajnie sobie to wymyśliłeś. To ja pójdę i powiem, że już działa. Cześć, Heniek! Cześć! Skoczymy na żagle w ten weekend? Podobno ma fajnie wiać. To no, stary, nie mogę. Zarobiony jestem. Mam tego już dość. Stary, ty to cały czas jesteś zarobiony. Czy ty w ogóle masz życie osobiste? Osobiste? To ja mam najwyżej komputer. Lepiej powiedz mi, jak to zrobiłeś, że masz wolny weekend? To za dużo chciałbyś wiedzieć, stary. Ale powiem ci, siadłem przed swoim kompem, chwyciłem mychę w garść, kliknąłem 4 razy i wszystko się samo zrobiło. O co? Ale jak? To co, Heniek? Ja już swoją robotę wykonałem. Jedziemy? No nie mogę. Muszę siedzieć w robocie. Powiedz mi, jak to zrobiłeś tak szybko? Słuchaj, stary. System wykonuje za mnie połowę roboty. Połowę? To ja w takim razie chcę dwa takie systemy, to w końcu będę miał trochę czasu. Słuchaj, ale powiem ci, że ten mój system to generalnie jest szybki, zautomatyzowany, a oprócz tego prądu żre tak mało, że starcza na dwa serwery Counter-Strike'a. Potrzeba konfiguracji wypasionej? Proszę bardzo. Siadam przed kompem, klikam parę razy, tworzę wirtualne serwery, konteksty. No i co robię dalej? Gram. Uważaj, też kiedyś myślałem, że jestem bogiem w fabryce. I co? Elektryk szybko wyprowadził mnie z błędu.